Cześć, z tej strony Tomek z Gry Freytaga. Zapraszam Was dzisiaj w podróż klimatem, czyli przez 5 porad, jak zabrać graczy w niezapomnianą przygodę. Numer 1. Miejsce. Buduj wokół nich aurę autentyczności. Dodawaj do tego elementy faktów historycznych, ale też posiłkuj się różnymi legendami miejskimi. Spraw, aby bohaterowie graczy mogli poczuć te miejsca pełną ferią zmysłów. 2. Bohaterowie. Ożywiaj ich, nadawaj im konkretną motywację, przywary i unikalny charakter. Niech kochają, nienawidzą, pomagają i przeszkadzają. Niech będą pojawiać się w tej historii jeszcze kilka razy. A może któraś z postaci graczy zakocha się, albo w postać niezależna stanie się nemezis dla tej postaci? Ha, baw się tym. 3. Sytuacja społeczno-polityczna. Okres dwudziestolecia to czas przemian. Sięgnij zatem po rewolucjonistów, krytyków i zwolenników władzy. Daj wybrzmieć protestom i napięciom społecznym. Spraw, aby wybrzmiały różne elementy związane ze sztuką, z przemianami społecznymi, dochodzeniem do głosu różnych grup, ale też pokaż różnorodność. Pokaż też różne wątki związane z zapaścią czy gospodarczą, ekonomiczną czy z różnorodnością etniczną. 4. Lokalne tradycje. Czym byłaby dobra historia bez lokalnych klecht, obrzędów, unikalnych tradycji i tajemnic ukrytych gdzieś w wiejskich, hermetycznych społecznościach? Niech postacie graczy sięgają po różne wierzenia, niech dotykają tych różnych form folkloru, tak aby jeszcze bardziej ubogacić swoje wnętrza. Być może to dopiero początek podróży w te wnętrza historii małych, ale może się okazać, że to właśnie te małe elementy będą najlepiej zapamiętane przez postacie graczy. 5. Wytchnienie. Niech tym właśnie będzie przede wszystkim podróż pociągiem. Co nie znaczy, że w pociągu nie mogą dziać się rzeczy niesamowite. Lampka wina z Agatą Christie i rozmowa o literaturze? A może rozmowa o filozofii i różnych prądach dzisiejszego świata z Sigismundem Freudem? A może partyjka szachów z Ernestem Hemingwayem? Moi drodzy, nie ma lepszej okazji niż właśnie horror w Orient Expressie, żeby to sprawdzić. Dajcie się zabawie i bawcie się jak najlepiej.